I oczy się widzowie z tej strony Kebus. Witam Was w siódmym odcinku z oceniania inwestycji widzów. E, ja Was jeszcze przed przejściem do samego oceniania zaproszę na stronę skinsmanki, e, gdzie z moim kodem lub po prostu z linku w opisie. Macie poszczególne bonusy, serio, mega polecam. Są fajne okazje, także warto sobie zobaczyć. E, serio, można wyłapać fajne rzeczy, także polecam się tutaj tradeować, już tak serio, serio. Tak, <laughs> nie no, polecam i będzie jakiś konkursik właśnie ze skins Monkey, jak będziecie fajnie tam się tradować, także polecam, no i CSGO Skins, gdzie macie darmowe pół dolara do odebrania i sobie wchodzicie w taką skrzyneczkę, otwieracie za friko, macie również sklep, także jeżeli byście chcieli sobie tak pograć, to bardzo polecam. Przechodzimy sobie do oceniania, tutaj jeszcze ocenialiśmy i zaczynamy chyba od Frediego, z tego co pamiętam, dlatego sobie otwieramy po kolei profile. Lecimy Lecimy I Dobra tu jeszcze zostawimy eee, Lecimy na razie z tyloma I co Przechodzimy do pierwszego profilu oczywiście zostawiamy pozdro Zamieszczamy komentarz i przechodzimy sobie do ekwipuneczku No i tutaj mamy roxa eee, 51 sztuk roxa Trochę hmm W sensie, zastanawiam się, czy nie, czy nie mógłbyś go sprzedać na górce i po prostu zreinwestować. Ale okej. Okay. Mamy 100 HDS-ów. Mm, dobra, mamy rewolwery. To chyba podbuffa bardziej. E, mamy Grimma, mamy Fanga. Okej, okay, generalnie z Complexity, holo, autografy. Nikodos, Huxi. Okej, okay, c holo to jest bardzo w porządku, jeżeli o to chodzi. E, Imperial Esports holo również bardzo w porządku. Dreamhack Nip, spoko. Edward foliowany, to nie wiem, OCB, ale ok. Alex foliowany, Monezy, Farlish, MIBR, Elias Xantaresy Cloud9, dużo cloud 9 ok. Mamy jeszcze Nikodosa, jego ok. No, generalnie dosyć sporo naklejek, różnego rodzaju. Dosyć obszernych kwipunek. Generalnie jest spoko, jest w porządku, jeżeli o to chodzi. Jest jak najbardziej ok. Przechodzimy sobie eee, disco Milo, disco Bania. Eee, dobra, oczywiście, zostawiamy Pozdro. Dobra, i przechodzimy sobie do ekwipunku i sprawdzamy, co tutaj kolega ma. Eee, dobra, 348 zł w ekwipunku. Skrzynki, ja bym je trzymał na razie. Mamy dużo różnych naklejek. Okay. Jak zwykle... Okej, okay, dobra, no jednak się wczyta. Okej, okay, 27 yubich literowanych. 237 Yubbi, to pewnie jeszcze z akcji Yabbi. Wszyscy pamiętamy. E, Okej, okay, mamy hobbity, hobbity bardzo spoko. E, mamy winich 46. Dalej hobbity. E, digielek Mecha Industries. Terato Holo OK, jeszcze więcej naklejek. Mamy nawet jeszcze z remera jakieś furie. Także generalnie dosyć stare, jeżeli o to chodzi. W sensie, no, relatywnie stare, wiadomo, że przy tam okres roku, dwóch lat to nie jest dużo. Ale no, tak w... powiedzmy, że tak to nazwijmy. Eee, mimo wszystko, e, mimo w... wszystko spoko. Patrzcie, John mu coś zostawił. Eee, dobra, zostawiamy. Oczywiście, pozdro. Eee, zostawiamy, pozdro. I przechodzimy sobie do Equipunku. I sprawdzamy. Mamy dwóch złotych Huxich, Mamy w wersji Holo. To jest uważam, że jest OK inwestycją. E, mamy Roxa. No, mamy Siki. mamy basterów, 11 basterów holo, Flopich dwóch. Wow, w ogóle jest Masterpiece. E, dobra, mamy Vinich w Goldzie. To, to też uważam, że jest dobra inwestycja. Wypowiadałem się na tym na live. E, z tego co przeanalizowałem złote najklejki jako jedne z pierwszych najszybciej lecą do góry po zakończeniu promocji. Mamy Roxa Holo i mamy Moneziego z jego Holo. Eee, ja w ogóle chyba widziałem ten profil na streamie. Eee, Fallen glitterowany. Eee, Fallen w wersji hologramowej. Kolejny raz ten Edward. Nie wiem o co chodzi z nim. Ale okej. Okay. Eee, 174 contendersi eee, I tam chyba jeszcze miałeś trochę challengersów, z tego co pamiętam. Eee, mamy Maxa. Max również jest okej okay na klejkom. To jest taki, powiedzmy, zastępca Roxa. Eee, generalnie również bardzo fajny EQ, Także wielkie pozdro dla ciebie. Przechodzimy sobie do fa Zostawiamy oczywiście komentarz I przechodzimy sobie do ekwipunku Dobra, tutaj mamy 120 autografów contendersów e, I tyle. E, powiem tak Lubię tego typu profile, bo to jest po prostu konkretne Ja, ja, ja mówiłem to wielokrotnie, jeżeli nie macie dużego kapitału e, To lepiej zainwestować w, konkret, w konkretną kapsułkę Która waszym zdaniem E, Można najbardziej bardziej oddać, także tak mi się wydaje. Polecam właśnie tak, jak ten ziomeczek zrobił. E, no i Kamilow. Kamilow to jest szefuncio, Kamilow to jest szefuncio. E, pozdro od kebusa. E, Kamilow, giga szefuncio. Zostawcie, jak oglądacie jeszcze do teraz film. Kamilow to jest szef, także naprawdę. Dobra, przechodzimy sobie, co on ma. Mamy jakąś tam kosencję. Mamy jakieś porozrzucane skrzynki. Eee, poczekajcie, bo tego troszeczkę tutaj jest. Mamy roxów Mamy nafa fa. Ok, generalnie mamy jakieś tam pojedynczo. Eee, no, hollow, łamane przez Goldy. Eee, 9z Gold, bardzo fajna naklejka. Outsiders Hollow również. Complexity również. x -Float też jest ok, inwestycją. Team Spirit. Ok, mamy Hobbita holo, to uważam, że jest jedna z ładniejszych naklejek, jak nie najładniejsza, ja zresztą o tym mówiłem. Eternal Fire w wersji holo, też również bardzo fajna. No i oczywiście dużo, dużo skinków, jak to Kamilow ma. On ma jeszcze pochowany w magazynach, ale mimo to naprawdę, naprawdę fajne EQ. No i przechodzimy sobie do następnego ziomeczka. Pozrodkę Kebusa standardowo. Sprawdzamy sobie, jak wpłynę. Dobra, sprawdzamy co my tu mamy. Eee, dwie kapsułki Kondendersów, Mamy furię glitterowaną. Okej okay, tutaj widzę, że mocna, mocna wiara w furię. Eee, mamy outsiders glitter. Mamy furię w wersji zwykłej. Ja, aczkolwiek ja ją odradzałem, no ale widzę, że mimo wszystko jest kupowana. Eee, skrzynia klacz. Eee, skrzynia klacz, kurczę, nie wiem czy moje nie sprzedałeś, jakby była po złoty prawie 80 eee, I właśnie polecam sprzedać na takich górkach i potem po prostu reinwestować. Eee, ale no dobra, mimo wszystko ok. E, dobra, i przechodzimy do ostatniego profilu. A tutaj jest już pozostawione. E, dobra. No i przechodzimy sobie. Mamy Eternal Fire, e, mamy dwie naklejki Glitter i dwie naklejki holo. Po 12 kontendersów i to wszystko. Ale tak jak mówiłem, ja już właśnie mówiłem w tym odcinku, że takie konkretne inwestycje są ciekawe. W sensie no nie cieka właśnie nie są ciekawe, e, ale po prostu przy małym kapitale najczęściej oddają. No bo nie oszukujmy się, przy małym kapitale nie liczymy na profit podwójny, tylko... 300% i więcej, nie oszukujmy się także pod tym względem bardzo fajnie i co, tym akcentem kończymy odcinek jeżeli chcecie wysłać swój ekwipunek do oceny, discord w opisie trzymajcie się i cześć